Moi drodzy, mam dla Was dzisiaj nowość, ale zanim to chciałbym Wam przypomnieć o czymś mega ważnym. Dzisiaj jest ostatni dzień promocji Black Friday'owej. Wszystkie produkty na sklepie mamy przecenione do minus 90%. Wchodzicie na sklep wrapster.pl i tam macie przy każdym produkcie, o ile jest dany produkt przeceniony. Linka zostawiam Wam w opisie i pamiętajcie, tylko dzisiaj do północy. O północy ceny wracają do normalnych. A teraz lecimy z nowością. Naszą nowością na sklepie jest Pure Tire, czyli środek do czyszczenia i odtłuszczania opon. Zapytacie, po co taki środek? Już Wam tłumaczę. Pewnie wielu z Was, widzów, ma problem z tym, że czernidło do opon, które nałożycie na oponę, znika w bardzo krótkim czasie. I właśnie tutaj jest środek, który rozwiązuje ten problem, ponieważ tak jak lakier musicie przygotować przed położeniem wosku albo ceramiki, tak samo oponę musicie przygotować przed nałożeniem dressingu albo czernidła do opon. I właśnie ten środek Wam w tym pomoże. Oprócz tego, że Pure Tire wyczyści Wam oponę, odtłuści, to jeszcze zawiera takie substancje, które pomagają tą oponę szybciej wysuszyć. Pamiętajcie, że opony czyścimy po całym umyciu auta, czyli na sam koniec. My teraz pokażemy Wam na tej oponie, bo chciałem, żebyście zobaczyli, jak ta opona jest brudna, jaki będzie efekt przed po. Użycie środka jest mega proste, wystarczy, że naniesiecie Pure Tire na oponę, wyczyścicie szczotą i spłuczecie i tak naprawdę opony są przygotowane do przyjęcia dressingu. W tym momencie mamy oponę idealnie przygotowaną do przyjęcia czernidła do opon, na przykład naszego Diamond Tire'a, którego w Black Friday'owej ofercie też macie taniej. No i zachęcam do próbowania Pure Tire, tym bardziej, że ma piękny wiśniowy zapach i w ofercie Black Friday'owej dzisiaj do końca dnia jest również minus 20%. Linki zostawiam Wam w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem. Witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life'ie. Zanim zaczniemy jednak ten odcinek, zostawcie suba na kanale, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wbijajcie na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. A dzisiaj, tak jak widzicie, znajdujemy się na torze. Jesteśmy na torze modlin i czeka nas bardzo dużo atrakcji. Bo ty masz zakręt w lewo, ja mam w prawo. Jesteśmy tutaj zaproszeni z okazji, uwaga, premiery Forzy Horizon. Jedź. I będziemy dzisiaj robić mnóstwo fajnych rzeczy, więc oglądajcie do końca. Zaczniemy sobie od przetestowania Forzy Horizon na komputerze Acera z procesorem Intel Core 11 generacji, a potem przeniesiemy się na dwa tory. Pierwszy tor będzie to tor z przeszkodami, gdzie czeka nas bodajże chyba 5 albo 6 przeszkód, takich mega fajnych, gdzie trzeba będzie wykazać się bardzo dużym refleksem, a potem przejdziemy tutaj, gdzie właśnie się znajdujemy, czyli na tor modlin konkretny, gdzie będziemy kręcili czasy. Na torze technicznym będziemy jeździli Porsche 911 Carrera z napędem na tył, z automatyczną skrzynią biegów, a już tutaj na torze wyścigowym przesiądziemy się w Focusa RS z manualną skrzynią biegów i napędem na 4 koła. Czeka nas też dwóch gości. Będzie z nami Colin Brzeziński, mistrz świata w rajdach oraz wszystkim znany Krzysztof Kołowczyk. A ten 400 coś. Ale Carrera? Tak. Nie wiem, jak za gardę, wstydzę się. Jest także naprawdę bardzo dużo fajnych atrakcji, ale zanim to wszystko, przenieśmy się do środka, gdzie będziemy testowali grę. To jest naprawdę tor? Też tak będziemy robić? Tak. Halo, PZU? To jest taka sprawa, musimy zwiększyć składkę. To na torze musicie powtórzyć to, co jest tutaj, nie na odwrót. I rozumiem, potem wy będziecie siedzieli tak jak w tym. Mam talent, 10, 9. Jest z nami Colin Brzeziński, czyli mistrz Polski w rajdach. Aktualny w klasie samochodów przedniopędowych, to trzeba dodać. Dobrze, to już... Ty musisz dodać, bo ty w tym siedzisz od dziecka tak naprawdę. Słuchajcie, ja bym chciał pokrótce, żebyś opowiedział swoją historię w ogóle, jak to się zaczęło, bo no, mi już opowiadałeś, to jest mega ciekawa historia. Myślę, że widzowie też powinni to poznać. Zaczęło się od symulatorów u ciebie, tak? Jak zaczynałem jeździć, to nie było symulatorów, ale pojechałem z ojcem na rajd jako kibic, zupełnie przypadkiem. I na rajd jak się jedzie, to się stanie
takim miejscu, że albo tą dyscyplinę się pokocha, albo się nudzi. Stanęliśmy w takim miejscu, gdzie była mega akcja, pokochałem dyscyplinę. Wracaliśmy do domu, poprosiłem tatę, to był 98 rok, tato kup mi Kolina jedynkę. Wszedł taki, weszła wtedy najbardziej gra rajdowa na świecie, taka znana Kolina jedynka. 98. 98 rok. Ja miałem 7 lat. No to pewnie też podobne. I tato kupił mi tego Kolina jedynkę, kierownicę. Zakochałem się w tej dyscyplinie, a jedyne co mogłem wtedy robić, żeby w niej uczestniczyć, to grać wirtualnie. Tego Kolina od jedynki do szóstki zdobyłem tytuł mistrza Polski i w Europie wygraliśmy 70 kilka turniejów przez 7 lat, 6. Mhm. Aż w końcu przyszedł gość, który powiedział, panie Kolinie, nie wiedząc jak mam na imię, wiedział, że gram w Kolinę, zapraszam do normalnych rajdów. Rzucili mnie w auto bardzo profesjonalne. Na pierwszym razie w rankingu mistrzostw Polski byłem na czwartym miejscu, na drugim już walczyłem o generalkę. Nagle posypały się kontraktem mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata. I tak naprawdę dzisiaj niczym innym się nie zajmuję, jak startami w rajdach lub szkoleniem innych kierowców na prawy fotelu. Siedzę codziennie w kolatce, bo mnie nikt nie uczył. Ja sam sobie wymyśliłem sposób na jazdę i na pierwszym razie już gryzłem chłopaków mistrzostw Polski. Chyba sobie gdzieś połączyłem ten temat wirtualny z rzeczywistym, bo wirtualne gry naprawdę są bardzo zaawansowane. Tam tor jazdy można bardzo dobrze przećwiczyć, koncepcję w ogóle przejazdu, punkty hamowań, skręt, wejście, zakręt. To jest naprawdę bardzo, bardzo wiele tematów. Jak się okazało, to ta koncepcja działa do dzisiejszego, bo mamy 2 tygodnie temu zrobiliśmy tytuł kolejny, wygraliśmy większość 6-7 rajdów. Fantastyczna sprawa pod kątem roboty codziennej. Okay. Mam to, co robię. A ciężko było przejść tam z gry czy symulatora w rzeczywistość? Jak wygrywałem trudniej, to zwykle za zapisów w turnieju był komputer, monitor i tak dalej. Był taki moment, że w pokoju miałem 20 komputerów, 30 kierownic. Wszystko sprzedawałem na portalach aukcyjnych, żeby kupić pierwszą rajdówkę. Jaka była pierwsza rajdówka? To jest ta Corolla, ale to zwykły samochód seryjny z klatką po prostu. Okay. Pamiętam pierwszy kontakt z rajdówką. Jak usiadłem na pierwszym treningu, mówiłem, że ja co, jestem kozak, zaraz wszystkim pokażę. Raz, dwa, trzy, minęło, no nie wiem, 200 metrów. Pierwszy zakręt i taka roleczka, kozacka roleczka, czyli mówię, o, to chyba nie jest to i to faktycznie nie jest to pod kątem niezaawansowanego auta. Jak potem wsiadłem do profikury, to już ma bardzo, bardzo już jest jakby to wszystkiemu bliskie, czyli wirtualny świat i rzeczywisty, w sensie prawdziwe rajdy, ale nie można porównywać wirtualnych rajdów do pseudo samochodów sportowych, takich ulicznych, no to nie, to na pewno nie wyjdzie. To będzie żółty pasek na TVN. Jak się wytłuczę, naprawdę takie godziny, ileś wieczorów, no to można jechać na tor i jest naprawdę już tak się czujesz trochę jak u siebie. Super. Na 56 sekund, no na pewno. Nie no, jest zajebiście jeździ. Ja myślę, że za 5 okrążeń, za 5 prób tutaj będzie. No i za 5 prób i 6 lamp strąconych. Nie wiem. Tak samo. No to co? Kwadracik, reset i jedziesz, no. Nie ma. Jezu, to jest też ciężka praca. Się naprawdę można zmachać przy tej kierownicy, jak tak czwarty raz się jedzie. Jeszcze raz. Run up a check. I got the message, homie. Get no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me. My success has only made them envious. They got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so. You're not a threat. Cause I really know so-and-so. They like my family. So they gon' pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted. My flow been like butter. My check in the bank. They see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it. No ring around it. You coming for me, we'll see about it. You never see a ring, I get my feet up. 100 meters where I run the field. And go kaching and nana manapia. I had to re-up on a real. No powiem wam szczerze, że gdyby nie instruktor Paweł, dzięki bardzo, jeszcze raz, i podpowiedzi, no to jest ciężko. To, te prędkości, które widzieliście, to były takie w granicach 50-60, max 64 na godzinę, ale najtrudniejszą przeszkodą jest szarpak, to się nazywa. To jest tak, że jedziecie sobie prosto i szarpak wam podbija ośkę tylną w którąś stronę i nie wiecie w którą i musicie skontrować i wyhamować przed przeszkodą. I powiem szczerze, że no, mi ręce dalej drżą po jeszcze. No i jeszcze sprawdziliśmy sobie trochę driftu, ale tak. Ogólnie Porsche nie nadaje się do driftu. To nie jest BMW. Super. Dzięki bardzo. Co?
Lecimy teraz na inny tor. Przeszkody mamy zaliczone. Zdany egzamin? Tak, zdany. Możecie iść dalej. Tam błotnik do wymiany jest, ale... Lądrzemy, pójdziemy. Pójdzie, aso. Nie wiem, jak zaglądać, wstydzę się. Dzień dobry, witam. Chciałem się przedstawić, Mateusz Popow. Cześć. I bardzo miło mi pana poznać. A jak tam jazdy na tym torze zręcznościowym? Fajnie, fajnie. No tak dziwnie trochę, jak jest trochę woda, ślisko, jak się dzieją takie różne momenty, w których gdzieś tam no jednak ten samochód, ty byś chciał skręcić, on nie skręca. To klasycznie. Mm-hmm. Ja przecież mówię ci, że masz skręcać, a on nie skręca. No. Także z autami tak jest, ale fajnie. Myślę, że w ogóle każda forma zapoznawania się z różnymi bardzo pojazdami. No ja się zdziwiłem tam na kilku tych przeszkodach. Szkodach, co tam były, zwłaszcza na tej rolce, co tam podskakuje tylna ośka. A, no to mówisz o, my, tak, szarpaku. O szarpaku. To uderzę, nie, to tam myślisz, że u mnie to jest pyk, kontakt, no tak, bo to tak. Naturalne, żeby się uratować. Życie jest za piękne, żeby się obracać. Pierwsze koty za płoty. Nie, no to jest takie inaczej. O, ja teraz powiem wam taką ciekawostkę. Ja w tym momencie mega bardzo rozumiem was, widzów, którzy nas oglądają od 2-3 lat. No i tak nieśmiało do nas podchodzą. My nie gryziemy, można do nas podejść, zbić piątkę i tak dalej. Ale teraz już mega was rozumiem i ten stres i taką tremę, którą tu w klatce macie. Bo naprawdę, zresztą widać było pewnie po mnie, że byłem bardzo zestresowany. No ale tak to jest. Teraz Colin ustanawia czas, do którego będziecie... Ale my będziemy nie będziemy jeździć Porsche? Będziecie jeździć Porsche. Czyli jednak Porsche będziemy jeździć? Tak. Jeździcie okay. Porsche, bo ma automatyczną skrzynię biegów, ma torowe opony. Kupiacie się na jeździe, nie musicie się przejmować biegami. Okej, okay. Tylnym napędem też się nie musimy przejmować. Dobrze, okay. Jest sucho. Czytałeś, co podpisałeś? Nie, jak zwykle. No to czyli jednak będziemy jeździli po torze też karerą. Znaczy z jednej strony dobrze, bo już nie jeździłem, więc powinno być łatwiej. Tym bardziej, że tutaj jest sucho, a tam nie było sucho, tam było mokro. Ile? 1.06, no. Teraz możecie, zanim obejrzycie, napisać w komentarzu, jaki czas uda mi się wykręcić. Zobaczymy, kto będzie najbliżej, także piszcie w komentarzach. No dobrze, ja to liczę, żebyś mi pomagał. Słuchaj, ważne, żeby dojechać. Ufam ci. My rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Far and small, like I'm leading a ritual. You got my cash, it's all. I hit the gas, I'm gone. Running my wave. I've been stuck in my zone. I'm gonna blast them all. Sliding on fate. I've been finding my ways. Grinding for days. I've been outshining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Later than turning to blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that. 1.16, 53. Tak na pierwszy raz pierwsze kółko musiałem obczaić w ogóle, o co chodzi w tych wszystkich komendach i tak dalej, ale już trzecie kółko jest mega. Nie no, mega no zajawka. No, powiem szczerze, że trzy kółka to jest o jakieś 30 za mało, bo tak na trzecim już tak fajnie się czujesz, już byś czwarte pojechał jeszcze lepiej, piąte jeszcze lepiej, no ale już jest koniec, bo też są inni, lepsi, którzy muszą pokazać swoje umiejętności. Ja miałem minutę 16, 53, no więc 10 sekund wolniej niż Colin. Według mnie jestem z siebie zadowolony. O, i mogę sobie przybić piątkę sam. O, udajemy, że wygrał. Ej. Brawo! Masz miejsce na podium. Trzecie. Na trzy. Nie jestem ostatni. Mam drugie miejsce. Z czasem minuta 16. Pierwszy był minuta 12. A trzeci minuta 17, więc o mały włos byłbym trzeci, ale wszyscy są na podium, także gratulacje dla wszystkich. Teraz robimy combo, bo w tym momencie będziemy łączyli te dwie rzeczy, które dzisiaj
ćwiczyliśmy trochę. Ja będę grał w grę na laptopie, na siedzeniu pasażera, a Colin będzie prowadził swoim tempem. No i zobaczymy, czy uda mi się w ogóle przejść te trzy okrążenia podczas jego trzech okrążeń. Zapomniałem wam powiedzieć, że będę grał na laptopie Acera Nitro 5 z procesorem Intel Core i7 11 generacji, czyli prawdziwy potwór wydajności do grania w gry. System operacyjny oczywiście Windows 11, grafika GeForce RTX 3070. Jest to laptop, dzięki któremu osiągniecie kapitalne wrażenia z gry, bez względu na miejsce, w którym się znajdujecie. O Jezus. Dobra, poczekaj, bo ja się muszę przygotować, bo to tak... A ty już jesteś przygotowany, a ja nie mam pasów na zapięty. Czekaj, ja sobie muszę teraz odpalić gierę. Tu się wsadem gra, czy z strzałkami? Ejdem. 3, 2, 1, start. Czekaj, bo ty masz zakręt w lewo, ja mam w prawo. Ładnie to pewnie będzie do wycięcia, ale się k***rzykam zaraz. O Jezus! Tak powinno się grać w te gry, ponieważ wtedy macie realne odczucia obciążeń, jakie powinny... Przeciążeń, tak. Przeciążeń, jakie powinny być w tych grach, ale powiem wam, że bardzo dziwne uczucie takie, jak macie zakręt w prawo, a Colin jechał w lewo. A twój błędnik robi co innego. Tak, no ja naprawdę, ja chciałem podświadomie kręcić w drugą stronę, niż widziałem ten obraz. Ja jechałem wolniej niż ty byłeś dalej po prostu. Muszę się nauczyć jeździć. Ale powiem ci, że musiałem czuć tak o to po wszystkim. Super. Mega. Dzięki. Mega wrażenia, naprawdę. Czekaj. Bo co inne... Stary, ja nie wiem, czy skończyłem. Ale okrążenie dopiero. Okrążenie pierwsze, okej. Tutaj masz wszystko? Tak. Te wszystkie kawy i croissanty. Mega, mega sprawa. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, na tym kończy się nasza przygoda na torze Modlin wraz z Acerem. Mam nadzieję, że ta wrzuta się wam mega podobała, ale to nie wszystko, bo mam dla was jeszcze jedną fajną informację. Jeżeli też chcecie popróbować gry w Forza Horizon 5, to jeżeli kupicie laptopa Acer w Media Expercie wraz z procesorem Intel, dostajecie Game Passy na 4 miesiące. Więc myślę, że warto skorzystać, pewnie sam skorzystam. A teraz lecimy z naszej części odcinka. Kolejną część odcinka spędzimy troszeczkę u Batmana, u Pawła i uwaga, pakujemy właśnie w tym momencie Eclipse'a na lawetę i wieziemy ją, pakujemy Eclipse'a na lawetę i wieziemy do blacharza, do lakiernika i zaraz wszystko sobie zobaczycie, obejrzycie. Tak, już odjeżdżam. Tam? Dobra. Czekaj, czekaj, kluczyk, panowie, moment, kluczyk. Jakby to tylko stoi Alexa BMK, więc ważne. Co, no kazałeś mi tam stanąć, to tam stanąłem, a teraz on tam chce... Chcesz stanąć tam, po E-klasy! Chłopie! Czyli dalej. No tam palcem pokazywałem. O Jezus, oby moja A-klasa tak nie wyglądała. Moje felgi, faktycznie. O, co pan jeszcze coś będzie, nie? Tam się dziurę zaklei. Ja ci wezmę ją dalej. Służyć? Pewnie, siadaj! Na, na sportowym fotelu. Gdzie to?
Takie. Moi drodzy, właśnie dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w firmie Hankar, która właśnie zajmuje się odrestaurowywaniem różnego rodzaju samochodów. I oglądajcie do końca, bo będzie tutaj mnóstwo fajnej historii motoryzacyjnej. No ja się mega cieszę, w końcu. Kolejny etap i to taki bardzo duży etap. Jak tam emocje? Jestem ciekaw, ile to zajmie. Ile obstawiasz? 2 miesiące. 2 miesiące? Tego czasu skończymy silnik, on będzie już czekał na niego. No tak, wrzucamy silnik, potem jak wrzucimy silnik, od razu leci na wydech. Na wydech. Wydech, downpipe, wszystkie tam doloty i tak dalej. I potem składamy cały środek. W międzyczasie jeszcze środek będzie się szył. My będziemy składać środek. No tak, ale szyć go nie będziemy. Nie. Moi drodzy, zebraliśmy się tu, żartowałem. Tak jak widzicie, jest projekt, jest Eclipse, robimy go jak najbliżej oryginału tego Eclipse'a z szybkich i wściekłych. I tutaj chciałbym porozmawiać o każdym etapie prac, które tutaj będą robione. Także przejdziemy sobie przez blacharkę, lakiery i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym w ogóle, żebyście ocenili, czy coś, Paweł, czy, z tego czy czasami będzie. To laweta nam gdzie go nie odwiezie. No właśnie, więc pierwszy zakres prac to byłby przy blacharce tak naprawdę, tak? Kto to blacharz? Blacharz ma na imię? Arku, chodź, zapraszam Ciebie najpierw. Chciałbym, żebyś ocenił stan blachy. Jak Ty to widzisz, czy Ty w ogóle to widzisz i czy to jest ciężki temat do zrobienia, czy nie? Ciężki, ciężki nie jest, nic nie jest ciężkie. Trzeba po prostu wziąć się i zrobić, tak? Wszystko się da zrobić, to wiadomo. Jasne, że tak. Pytanie, czy jest sens to robić? No, przy takich projektach myślę, że tak, bo jest wszystko od zera robione pod konkretnie. Nie jakieś tam robienie... Byle czego, tak? Okej, okay. Jak oceniasz stan tutaj podłogi? No wyciągnęliśmy tyle, ile się dało, no przygotowaliśmy tak. To z Pawłem. No z tego co widać, no jest ta podłoga. Są dżery, ale to nie jest jakieś straszne. No dziury nie ma na nogę. Nie ma, Flintstona... Nie ma, ale... Flintstone, no, Flintstone... Flintstona nie ma. Nie ma. No tu widać trochę mocniej to jest. Trzeba zerwać wszystkie mapy, żeby zobaczyć dokładnie co pod nimi jest. No, no to jest takie coś. To już widzisz, co jest. Tak, no i w tym momencie zrywamy wszystkie maty i ono musi jechać do piaskowania. Ręcznie tego nie zrobimy, trzeba to wszystko wypiaskować. Mhm. Środek, czy od razu cała buda, jak to widzisz? Jeżeli idzie do piaskowania, to całość. Okej. Okay. Czyli wszystko trzeba wybebeszyć ją do zera i... Szyby wycinane, tak, zostawiane? Tak, tak. Nie, wszystko wycinamy. Okay. Oni czy... nam to muszą... W każdym rancie muszą nam wypiaskować. Dobra, przejdźmy sobie na drugą stronę. Dobra, słuchaj, tutaj jest taka rzecz. Jak to się mówi, ruda tańczy jak szalona. No i to jest chyba no, taka największa poza tak, ton. Do powierzchu widać, tak? Ale jeżeli ściągniemy tą reperaturkę, nie wiadomo jak tam na kole w środku wygląda. Okej, okay. Znaczy... To dopiero po odsłonięciu będziemy widzieli, bo tu widzę, że... No może być problem też, nie? No ale no to mówię, odsłonimy to, dopiero będziemy w stanie powiedzieć konkretnie. Tak samo jak tu widzę, że próg leci. W progu jest wzmocnienie, ciekawe jak ono też wygląda. Znaczy ja widziałem auta, jakie robiliście i chyba jestem w stanie ocenić, że robiliście auta, które były w znacznie gorszym stanie, czy nie? Chyba zdecydowanie. No właśnie. Robiliście auta, które nawet nie miały kształtów i musieliście je odtwarzać ze zdjęć. To tamto, które tam stoi, bordowe, to tam nie było błotników. Musieliście dosztukować. Słuchajcie, jeszcze jest najważniejsza rzecz w tym aucie. Mamy wlot. A taki mały? No, taki był. I on jest na dachu. Aha, to jest od niego oryginał? Nie. No takiego oryginału to nie wiem, czy zdobędziesz. Chyba, że jesteście w stanie zrobić to z blachy. Przecież muszą zrobić, no jak? Nie, dadzą radę. Dacie, dasz radę? Grzesiu, dasz radę? A Grzesiu? Gdzie Grzesiu jest? Grzesiu jeszcze nie wie, że będzie to robił. Grzesiu! Tasiemka jest, zaraz to wszystko. Grzesiu, wiesz o co chodzi? Zobacz. Pytanie, czy takie coś dosztukujesz? Ale to z blachy, to z blachy tak? Trzeba no, zrobić. Dla mnie to masz ze styropianu, żeby to tylko wyglądało. Nie, no, żeby nie obleciało. Aczkolwiek styropian jest dobry, bo uwaga. No to wygląda ładnie, to można użyć jako formę, cokolwiek. No właśnie, albo z żywicy. Taki temat do rozkminy bym tobie zostawił. Okej, okay, to mamy temat ten, mamy temat blachy. Paweł, jeszcze nie wiemy jednej rzeczy. Czy pod tym lakierem, czy wszędzie jest blacha? No i jeszcze mamy właśnie taką atrakcję. Wzmocnienia, nie? Podwójna blacha i to... No zobaczymy po piaskowaniu, ale myślę... Nie ma tego. Nie ma, bo tu jest pupo, nie? Tak. Podłużnica tak miarę też wygląda. No fakt jest taki, że piaskowanie, zdjęcie wszystkich mastyk pokaże... Już tutaj nam, tutaj pola, zobacz, tutaj nam belka odpadła. Nie, no nie macie tu belki, już tu nie ma belki. Podłużnica tak miarę, nie ma tam gdzieś... Ojej.
Nie, tam nic nie ma. Trzeba wszystko rozebrać i wypiaskować, bo to wtedy wszystko powychodzi. Jak blacharsko? Mocne 3 na 10? Nie no, może 4,5. 4,5? No to nie ma tragedii. Nie jest tak źle. Mniej więcej ten etap blacharski, po jakim czasie myślisz mógłby się zakończyć? No bo coś musicie strzelać, nie? Myślę tak, 2 miesiące to jest minimum. Już tak ci mówiłem. 2-3 miesiące to jest takie minimum. Czyli 3. Czyli do 4 miesięcy sama blacharka, bo jeżeli już blacha będzie gotowa, wszystko gotowe, no to bo lakier to... Słuchaj, no nie wiem też jak od spodu wygląda do zawieszenia mocowania. Czyli nie trzeba uchwytów dorabiać, podłużnic nie ciąć, wzmocnień dorabiać. To też jest dodatkowo, tak? I to jest bardzo istotna informacja też dla was widzowie, dlaczego takie projekty długo powstają, ponieważ to nie jest jeden temat, to nie jest jeden temat blacharka, tylko temat blacharka rozwija się na milion tematów i każdy z nich trzeba ogarnąć. Ja mogę przyjeżdżać i na Instagramie, którego widzicie, tutaj będę na przykład relacje też robił i Paweł też u siebie będzie robił z prac, które postępują, a takie grubsze momenty będziemy na pewno uwieczniali na wideo, także też śledźcie cały kanał. Dobra, blacharka to jest jedno, a lakier to drugie i przejdziemy sobie teraz do kolegi Tomka, siemanko, i kolegi Bartka, witajcie. Siema, Bartek. No to teraz, jak oceniacie stan lakierniczy, czyli to, czym wy będziecie się zajmowali? No jest bardzo ciekawy, powiem, że dechroming jest zrobiony. Bardzo mi się podoba. Co to w ogóle jest? Co miał autor na myśli? Profesjonalnie czy? Profesjonalnie. Oksydacja lakieru. Oksydacja, okej. Okay. Za dużo na słońcu. Czyli się zdegradował trochę lakier. Się, no. Ale to wszystkie auta ze Stanów. Zazwyczaj jak jakieś Amerykańcy przyjeżdżają, to mają powypalane wszystkie lakiery. Już uzgodniłem, że po miesiącu, żartuję, po 3 miesiącach... Po 3 tygodniach. Po 3 miesiącach mniej więcej dostaniecie auto, które blacharsko powinno być już ogarnięte. Jaki jest dalszy plan działań? No co, oczywiście nie mogę się doczekać. No ja mam nadzieję, że się zajaracie tym projektem wszyscy tak jak my, bo my to nie możemy spać po nocach. Zrobimy 4 natryski. Tak, mamy wybrane 4 kolory. I z tych 4 kolorów będziemy sobie, no najlepiej wiesz, w świetle dziennym i w różnych światłach sobie oceniać i wybrać ten, który będzie najbardziej odpowiedni, bo no Kawasaki Green to jest taki kolor, w który strzelamy, tylko Kawasaki Green, chłopie, masz 40 kolorów i odcieni. Więc musimy wybrać ten, który będzie najbardziej dokładny z oryginałem. No i jak już wybierzemy kolor, to jest przygotowane. To co nam pozostaje? Mocno do przodu pojechałeś. No. Robimy to technologią, jak naprawiamy zabytki. Farba epoksydowa, szpachla oczywiście, podkład i tak dalej. Czyli cały proces zachowany tak jak pod zabytkę, żeby to trwałe było. Mhm. No i coś więcej można powiedzieć. No, tak naprawdę wszystko się okaże o czasie i o materiałach, jakie zastosowane będą po wywiaskowaniu, po naprawie blacharskiej, bo na chwilę obecną no to jest bryła auta. A powiedz mi, czy komora silnika będzie też ten sam kolor malować? Tak. Dla mnie nie ma znaczenia, czy komora silnika według mnie powinna być identyczna jak kolor z zewnątrz, żeby po otworzeniu maski ten silnik, który będzie na nowo złożony i wycackany, musi się ładnie prezentować. Dosłownie wszystko lakierujemy. Każdy felc połowy z lakierem bezbarwnym, komora silnika, klapa od spodu, tak? Tak, wszystko tak. Lakier bezbarwny, połys. Teraz pytanie odnośnie nadkoli i podłogi. Odbudowujemy z mastyką w oryginale, czy robimy wersję amerykańskiego show? Robimy na powiem ci tak. Jeżeli mamy na to czas i moce przerobowe i wasze chęci, to ja bym był za tym, żeby robić lalkę i od spodu. Skoro będą wszystkie nowe części, ładnie się to będzie prezentowało i będzie to naprawdę taki resorak, laleczka, to ja bym był za tym. Nie wiem, jak wam ten pomysł się podoba, ale... Mnie się bardzo ten pomysł podoba, aczkolwiek myślę, że w tym temacie już wy decydujcie. Myślę, że będzie zawsze. Na zlotach będzie robić furorę. Do pracy nie będziesz, nie dojeżdżał codziennie, nie? Nie. Ja będę się pokazywał, to ma wyglądać, tak? Tak. No to myślę, że można spróbować. Wyglądać tak? I na jakichś eventach zawsze tył podniesiony, na najazdach. No i lustereczko, ledzik. No i teraz jeszcze jedno pytanie, czyli czas realizacji. Jak już dostaniecie blachę, wszystko gotowe i tak dalej, to chyba już nie potrzebujecie 3 miesiące, żeby go pomalować. Nie, no myślę, że ze 4 będzie. Nie, tak całkiem poważnie. Nie, no około 300 godzin roboczo godzin. No. To 300 roboczo godzin. Czyli mamy... Półtorej miesiące. Półtorej miesiąca. Ciężkiej pracy, nie? Czyli mamy ten projekt mniej więcej zakończy się tutaj w Hankarsie gdzieś na poziomie pół roku. Maj.
sobie zażyć. Przed sezonem to auto musi być ready. No ja się szczerze nie mogę doczekać, aż już to będzie gotowe, jak to nie wszyscy. Ten relancik stawiony, silnik błyszczący. A co z zawieszeniem robicie? No tak, cały w proszek musi pójść. Do wypiaskowania, w proszek. Cały wydech będzie zrobiony z kwasówki, z tytanową końcówką. Tam będzie, no wiesz, mnóstwo fajnych kolorków. To auto będzie jak cukierek wyglądało. Ale bez przesady, właśnie tak ze smakiem, nie? Właśnie to chodzi, żeby nie naciapane, tylko właśnie wszystko zrobione z głową i ze smakiem. No nic, panowie, szczerze? Nie zazdroszczę wam trochę tej pracy, bo... Zastanawiam się, co zrobiłem. bo widzę, ile tego jest, ale bardzo mocno trzymam za was kciuki, żeby te pół roku przerobiło się może w, nie wiem, 4 miesiące. Raczej wam w drugą stronę może się przerobić. Ja się nie mogę doczekać. Ja jestem człowiekiem głębokiej wiary ludzi, więc trzymamy kciuki. No i zostawiamy wam nasze brzydkie kaczątko w waszych rękach. I miłej zabawy wam życzę. Nie wiem, dziękować i się cieszyć, czy... Żałować, płakać. Będzie dobrze. Moi drodzy, napatrzcie się na Eclipse'a, bo w tej wersji widzicie go po raz ostatni. Ja trzymam tutaj za chłopaków z Hankars bardzo mocno kciuki, bo tak jak słyszeliście, roboty jest mnóstwo. Także wszystkie potrzebne linki oraz linki do Hankarsu zostawiam wam pod spodem. Zostawcie suba na kanale, jeżeli chcecie dalej śledzić losy naszego Eclipse'a. A dla tych, którzy nie są wtajemniczeni, no to robimy go jak najbliżej oryginału z Szybkich i Wściekłych. Także naprawdę bardzo fajny projekt i myślę, że głośny nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zobaczymy, może zahaczymy jakieś eventy jeszcze poza Polską, za granicą i pokażemy się z tym projektem, bo będzie naprawdę, naprawdę zajebisty. Instagram, gdzie wszystko wcześniej, gdzie będą jakieś wrzutki z Eclipse'em, jak będą kolejne etapy, jakieś ważniejsze, to będziemy nagrywali odcinki, a teraz ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się. Pytanie mam do ciebie. Kto został do tego momentu w odcinku, pisze w komentarzu, co? Nie wiem. Eclipse. Twórcze. Twórcze. Eclipse? Eclipse? No to nie chodzi o Eclipse.